w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o tym, że jak donoszą media, przykładowe linki w opisie, zdaniem pana Kaczyńskiego, czas pana Donalda Tuska, jaki ten będzie mógł jeszcze spędzić na wolności, niebezpiecznie mu się kończy, czy mówiąc innymi słowy, że pan Tusk niedługo pójdzie siedzieć. To wszystko obiegło lotem błyskawicy europejskie media, a wszystko zaczęło się od Financial Times, gazety takiej dość no, uważanej za wiarygodną i szacowną, która to opublikowała artykuł, w którym donosi, że pan Kaczyński miał w rozmowie prywatnej pani Merkel powiedzieć, że no nie dość, że się sprzeciwi, nie dość, że nie poprze kandydatury pana Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, a konkretnie na jego drugą kadencję, to nawet bardzo mocno odradza pani Merkel, żeby ta go popierała. W zasadzie to najlepiej by było, żeby pan Tusk tym przewodniczącym Rady Europejskiej nie zostawał, gdyż tutaj rząd polski, a w zasadzie to chyba prokuratura, a nie rząd, ale w każdym razie władze polskie, czy jakieś tam urzędy polskie, rozważają już nawet wystawienia za panem Donaldem Tuskiem europejski nakaz aresztowania, czyli sprawa bardzo, bardzo pilna, no bo jak rozumiem, jeżeli za kimś się wystawia nakaz aresztowania, to ma się na niego takie dość, mówiąc kolokwialnie, dość poważne kwity, mówiąc mniej kolokwialnie, ma się dość dobre dowody na to, że ten ktoś popełnił przestępstwo, czyli tutaj już jest bardzo, bardzo grubo. I to wszystko się rozbiło bardzo szerokim echem po europejskich mediach. Chyba nawet, jak rozmawiałem ostatnio z kumplem, który był mieszka cały czas w Stanach Zjednoczonych, mówi, że nawet tam coś się na ten temat mówi, w związku z tym to bardzo, bardzo szeroki temat, że kurde, co się dzieje? Czy pan Kaczyński jest wariatem? No bo w zasadzie, jak się chce coś takiego zrobić, czy kogoś aresztować, to się wcześniej nie mówi jego koleżance, a przecież pani Angela Merkel jest koleżanką Donalda Tuska, że hej, no wiesz, będziemy zawijać ci kumpla, tylko nikomu o tym nie mów, bo przecież jasne jest, że ona nie dość, że pewnie będzie chciała mu pomóc, to jeszcze mu powie i w związku z tym, no, pan Donald Tusk razem z całym swoją świtą, otoczeniem i kolegami z Unii Europejskiej się bardzo mocno przygotuje. W związku z tym, zdradzając swoje zamiary, pan Kaczyński osłabia swoją szansę na sukces, a o panu Kaczyńskim można powiedzieć naprawdę bardzo dużo złego, niemniej jednak można też powiedzieć bardzo dużo dobrego, a jedną z tych dobrych rzeczy, jaką można powiedzieć o panu Kaczyńskim, jest taka, że na pewno jest inteligentny. To jest człowiek, który przetrzymał dość silną i zwartą formację polityczną przez 8 lat w opozycji, przez te 8 lat byli tak pohańbiani, opluwani, wyszydzani. Dość powiedzieć, że druga kadencja Platformy Obywatelskiej u władzy to była możliwa tylko dzięki temu, że wychodziła Platforma i mówiła: głosujcie na nas, bo jak nie zagłosujecie na nas, to PiS będzie rządził. No, zrobiliśmy trochę wałów, jesteśmy trochę niedobrzy i tak dalej, ale PiS będzie rządził, jak na nas nie zagłosujecie. I na tym samym fakcie, moim zdaniem skromnym, udało się Platformie drugi raz wygrać wybory. Także mimo tego, on to wszystko przetrzymał, ma cały czas zespół, który dał radę wygrać wybory. No i oczywiście tam Platforma Obywatelska bardzo mocno pomogła PiS-owi w wygraniu drugich wyborów. I pan Komorowski pomógł, i taki pewien youtuber, który tego Komorowskiego miał reklamować, a mu tak cholernie zaszkodził tą nieudolną ustawką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jasne, że to generalnie to można nawet powiedzieć, że to nie tyle co PiS wygrał wybory, to Platforma przerypała, nie? Niemniej jednak, pan Kaczyński na pewno dobrym strategiem jest. No, z ostatnich rzeczy, chociażby zobaczcie, jak tak ładnie próbę puczu w grudniu i w styczniu na przełomie lat poprowadził. No, coś to wyglądało na to, że pogrąży PiS, de facto dało im wzrost poparcia. Także pan Kaczyński głupi nie jest. Co więc się stało, że pan Kaczyński zrobił coś, co jest wbrew wszelkiej możliwej logice, czyli zapowiedział atak? Ataków się nigdy nie zapowiada. Jak chcesz komuś przywalić, to mu nie mówisz dzień wcześniej: hej, jutro przyjdę i cię będę prał po pysku, bo będzie miał nóż. Jak wtedy wymiera się na niego z nożem, to mu nie mówisz: hej, jutro będę miał nóż i będę cię ciął, bo przyjdzie z pistoletem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? W ostateczności w ogóle nie przyjdzie i go nie złapiesz. Także tutaj, co się stało?
stało. Na ten temat będę starał się odpowiedzieć w tym vlogu, ale również będę starał się opowiedzieć trochę o tym, co mogło się stać, a w zasadzie jakie to kwity i w jakich sprawach może mieć PiS na pana Donalda Tuska, no bo zakładam, że jeśli pan Kaczyński nie jest szalony, a zakładam, że nie jest, to znaczy, że no i skoro takie zdanie jest w stanie wypowiedzieć, to znaczy, że już jakieś kwity na pana Tuska mają i to znaczy, że można się domyślać w jakich sprawach. Ale słuchajcie, zacznijmy sobie jak zwykle od początku. Pierwotnym źródłem informacji jest Financial Times, jednakże ponieważ to jest anglojęzyczne, to w opisie macie kilka polskich źródeł, które się na ten Financial Times powoływali. Financial Times donosi o tym, że było spotkanie Kaczyński versus Merkel. Mówi tylko, że to było spotkanie prywatne, nie doprecyzowuje jakie to było spotkanie, które to było spotkanie i kiedy to spotkanie było, co wzbudza moje uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności tekstu, ale to będzie w dalszej części tego materiału. Co gorsza, Financial Times powołuje się na dwóch unijnych dyplomatów, tylko nie podaje nazwisk i w zasadzie to nie podaje żadnych innych informacji na temat tych dwóch unijnych dyplomatów. Nie podaje nawet, czy oni do niego przyszli, czy to Financial Times do nich dotarł, czy to było tak, jak powinno być w takich sytuacjach, czyli jeden mówi, a drugi do drugiego dociera samo Financial Times, żeby im potwierdził lub zaprzeczył. Nie ma, wiemy tylko nic, tylko wiemy, że jest jakichś dwóch dyplomatów, nawet nie jest powiedziane, że unijnych, tylko że dwóch dyplomatów, którzy mieli powiedzieć, że pan Kaczyński na tym spotkaniu, nie wiadomo jakim, odmówił poparcia dla pana Tuska i jeszcze powiedział, że to dlatego, że Polska może wysłać za Tuskiem europejski nakaz aresztowania. I to jest... jakby to powiedzieć, co gorsza ze względu na pana Tuska, to jest pewna taka konsekwencja, ponieważ już kiedyś panu Kaczyńskiemu się wyrwało, że dni pana Tuska na wolności możliwe, że są podzielone i pan Kaczyński, przepraszam, jestem dyslektykiem i się czasem te nazwiska mieszają, pan Kaczyński miał powiedzieć coś takiego, że nie można wykluczyć, że panu Tuskowi będą postawione zarzuty w różnych sprawach. To wtedy to brzmiało tak bardzo tajemniczo i nie wiadomo było, jakie zarzuty. I w zasadzie to nie było wiadomo, czy to będą zarzuty karne, czy może będzie chodziło o tak zwaną odpowiedzialność polityczną i tak dalej. Mówię tak zwaną, bo odpowiedzialność polityczna to w zasadzie moim zdaniem nie jest odpowiedzialność, bo politycy sobie wymyślili coś takiego jak odpowiedzialność polityczna, czyli że ponosi odpowiedzialność polityczną, zostajesz odwołany ze stanowiska. To trochę tak, jakby złapali kasjerkę na kradnięciu z kasy i ona by ponosiła odpowiedzialność sklepową, czyli wywalają ją z roboty i nie może już kraść. To nie jest odpowiedzialność. To jest uniemożliwienie dalszej kradzieży. Dlatego ja uważam, że odpowiedzialność polityczna jest tylko z nazwy. Ale nieważne. Tutaj było tak bardzo takie enigmatyczne i tak dalej. Natomiast tutaj, no tutaj jest to wprost i tu będzie cytat. Jarosław Kaczyński poinformował Angelę Merkel o tym, iż prawdopodobnie jest wydanie przez Polskę Europejskiego nakazu aresztowania za Donaldem Tuskiem. No to już mamy przestępstwa kryminalne i to takie, za którym można wysłać europejski nakaz aresztowania. No... za kradzież dwóch pendrive'ów ze sklepu raczej nikt takiego nakazu nie wystawi. Chociaż wszystko jest możliwe. Oczywiście pan Tusk, co też warto powiedzieć, i niektóre media nawet uważają, że bardzo dobrze mu to wyszło, się jakby odgryzł panu Kaczyńskiego, tak trolując. Nie powiedział, że Kaczyński, co ty jesteś, spierdzieliło ci, jestem niewinny, jak chcesz za mną wysyłać list gończy, jak ja niewinny jestem, ty jesteś owładnięty jakąś manią prześladowczą, ty się lecz człowieku, niewinny jestem, a ty mnie szykanujesz, spierdzielaj. Nie, tylko zaczął tak trollować, tak sobie śmieszkować i napisał na Twitterze, ładnie to tak na Polaka do Niemiec donosić. I tutaj niektórym mediom się to bardzo spodobało, stwierdzili nawet, że to jest 1-1. Ja trochę rozumiem te media, ponieważ tutaj pan Donald Tusk bardzo tak sprytnie odniósł się do tego, że wcześniej jak Platforma Obywatelska i Nowoczesna Platforma Obywatelska donosiły na Polskę do Unii Europejskiej, no to był wielki taki harmider, jak to można tak donosić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i tutaj jest właśnie odgryzienie się, jakby przywołanie do tego, że o, ty niedobry PiSie, nam to donosić nie wolno, a ty też donosisz. No...
Różnica jest taka, że tam było donoszenie na Polskę, a tutaj jest donoszenie na człowieka, który no, twierdzi, że jest Polakiem. Oczywiście obywatelstwo polskie ma, natomiast mam wrażenie, znaczy ja mu nie odmawiam tego, że jest Polakiem, żeby nie było wątpliwości. Donald Tusk jest Polakiem i być może nawet uważa się za polskiego patriotę. Niemniej jednak, no, jako ten przewodniczący Rady Europejskiej, jeśli kiedykolwiek w tym vlogu wymówię Komisji Europejskiej, to jest to błąd, przewodniczący Rady Europejskiej, przypominam, że jestem dyslektykiem, jako ten przewodniczący Rady Europejskiej za dużo razy tym Polakiem nie był, że się tak wyrażę, polskich racji za dużo razy nie forsował, za bardzo Polsce nie sprzyjał, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. W związku z tym on raczej moim zdaniem powinien się nazwać jako Europejczyk, czyli tutaj to powinno brzmieć ładnie to tak na Europejczyka Niemcom donosić. No, nieważne. Najpierw się zastanówmy może, co to może być. Bo w zasadzie to mogą być trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że to może być lipa. Czyli mówiąc krótko, Financial Times mógł to sobie wyssać z palca. Wprawdzie wydaje się to mało prawdopodobne, wystać z palca lub zostać oszukany, wmanewrowany, jakieś tego typu rzeczy. Nieprawdziwa informacja, to może być. Ponieważ tutaj nawet nie mamy nazwisk informatorów i na tej zasadzie ja też mogę sobie nagrać vloga, że widziałem, jak, nie wiem, pan Kaczyński złamał nogę, albo w ogóle widziałem trupa pana Kaczyńskiego i jestem przekonany, że ten pan Kaczyński pałęta po Sejmie, to mogę mówić jakieś takie brednie w stylu, że to jest reptylianin w skórze pana Kaczyńskiego. No, można powiedzieć wszystko, tak? Jeśli się nie poda z imienia i nazwiska źródła, to są to tylko dywagacje, pomówienia, które ewentualnie potem trzeba umieć udowodnić w sądzie, jak nie to odpowiedzialność karna. Niemniej jednak, no, wyobrażacie sobie, co by było, jakby teraz pan Kaczyński pozwał Financial Times do sądu? No właśnie, zwłaszcza, że na przykład było pozew przecież bohatera polskiego, który pozwał ZDF do sądu za to, że ZDF szkalowało Polskę stwierdzeniem, że były jakieś polskie obozy koncentracyjne, wygrał i wiadomo jak to jest z przeprosinami, nie? Sam ostatnio wygrałem i mam problemy z tym, żeby człowiek, który przegrał, wykonał wyrok, ale to nieważne. Tak to jest. Niby Financial Times prestiżowy, ale... Bo mówię, że on jest prestiżowy, wiarygodny i to nie jest jakaś taka, nie wiem, strona pod tytułem, nie wiem, zaskakujące newsy sprzed tygodnia, nie podajemy źródeł, tylko generalnie to jest szanowana gazeta. Niemniej jednak ostatnio, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, media w ogóle moim zdaniem się zeszmaciły. Kiedyś to było tak, że zanim media puściły informacje, to wiele osób, wiele tygodni nawet pracowało nad tematem, bardzo mocno to zbierały na wszystkie możliwe strony i szykowały się na pozew, bo wiedziały, że jak kłamią, to będzie sprawa w sądzie, więc od razu się szykowały, od razu zbierały dowody i tak dalej. Teraz nikt tego nie robi, bo teraz liczy się news, teraz liczy się szybkość. Teraz to pierwszy publikuje, zbiera całą śmietankę i niestety, ale rzeczywistość media nauczyły, że bycie rzetelnym, takim w 100%, oznacza zwykle wypadnięcie z rynku. I później są takie akcje, że co chwila w jakichś mediach, które jeszcze niedawno były uważane za takie wow, że jak oni coś powiedzą, to jest super, to jest prawda, że mamy jakieś tam nieprawdy, że trzeba później coś odwoływać, duże media też regularnie przegrywają proces o zniesławienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także różnie może być, że się tak wyrażę. Jeszcze raz podkreślę, że oni się powołują na anonimowe źródła dwóch jakichś dyplomatów. Nie powiedzieli, skąd są ci dyplomaci, jacy są to dyplomaci. Całość miała być przekazana panu Kaczyńskiemu. Znaczy, pan Kaczyński miał to powiedzieć prywatnie pani Merkel. Okej, politycy rzadko rozmawiają w cztery oczy. To się zgadza. Rzadko. Jak pani Merkel ostatnio miała się spotkać z panem Dudą w cztery oczy, że nawet tłumaczy nie było, to była sensacja. Co oni takiego rozmawiali, że nikt przy nich nie był? Niemniej jednak, no, generalnie politycy, co do zasady, zwłaszcza ci z najwyższego świecznika, a pan Kaczyński jest formalnym, moim zdaniem, naczelnikiem, znaczy formalnie to jest posłem szeregowym, natomiast realnie jest zwierzchnikiem państwa, ponieważ w każdej chwili może odwołać najważniejszych ludzi w tym państwie. No to ten, kto może odwołać, ten ma władzę, nie? Pani Angela Merkel znowu jest przywódcą Niemiec, czy tam politykiem, który rządzi Niemcami. Tacy ludzie zwykle nie otaczają się plotkarzami, tak?
związku z tym, dlaczego ci ludzie tam byli, dlaczego puścili tą informację, tego wszystkiego brakuje, tylko jest powiedziane dwóch jakichś dyplomatów. Słuchajcie, kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, brakuje tutaj szczegółów. Jakby mi ktoś powiedział na przykład, że chce wsadzić mojego kumpla do sądu, to pierwsza rzecz, jaką bym się spytał, to za co? Prawda? Słuchajcie, no wyobraź sobie, że nie wiem, ktoś ci mówi, słuchaj stary, no jutro przyjdzie policja po twojego kumpla. Za co? Co on zrobił? Jak mu pomóc? To są pierwsze, najważniejsze pytania, jakie zadaje przyjaciel, tak? A zażyłość między paniem Angelą Merkel i Donaldem Tuskiem jest faktem. No, wystarczy popatrzeć na zdjęcia, jak oni się witają i tak dalej. No, jasne, że oni nie mają romansu ani nic, ja im czegoś takiego nie zarzucam, ale to jest taka polityczna przyjaźń, o tak to najważniejsze powiedzmy, natomiast w tym artykule przynajmniej albo ja jestem ślepy, albo nie ma tam właśnie najważniejszego, za co miałby być wystawiony ten europejski nakaz aresztowania. Także jestem przekonany, że pani Merkel, gdyby to usłyszała, spytałaby za co. No chyba, że dokładnie wie, co pan Tusk przeskrobał, w związku z tym nie musi pytać. Natomiast takie coś powinna gazeta zauważyć i powinna zauważyć właśnie, że pani Angela Merkel nie spytała nawet za co. Czyli albo uznaje pana Kaczyńskiego za świra, albo dokładnie wie, jakie kwity pan Kaczyński może mieć i jedyne co, to właśnie dostała informację, że on te kwity zdecyduje się użyć. To jest w ogóle pominięte. Brakuje też informacji, w której rozmowie to było. Oficjalnie państwo Kaczyński, znaczy pani Merkel i pan Kaczyński spotkali się bodajże dwa razy od momentu, odkąd PiS rządzi krajem, tak mi się wydaje, ale mogli też się spotkać jakoś, powiedzmy, mniej oficjalnie. Tutaj w ogóle brakuje, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, oprócz takiej totalnej lipy, mogła być to celowa zagrywka Niemców, ewentualnie niemieckich mediów, które mam wrażenie Donaldowi Tuskowi również są sprzyjające, natomiast panu Kaczyńskiemu, PiS-owi i chyba nawet nam Polakom i Polsce sprzyjające już nie są. Tutaj po prostu chodzi o to, że cała ta sytuacja jest przedstawiona na zasadzie: wariat Kaczyński gnoi biednego Tuska, pomóżmy poszkodowanym. Czyli w tym momencie jest wywołany od razu taki efekt, nawet w polskich mediach, w zasadzie chyba tylko TVP nie słyszałem, no i oczywiście Telewizja Trwam, nie słyszałem, żeby wykorzystywała tego wszystkiego do nagonki na Kaczyńskiego, takiego sugerowania, że pan Kaczyński jest trochę wariatem, który trzepia się biednego Tuska, bo przecież nic złego nie zrobił, a teraz chcą go aresztować. To skoro w Polsce takie numery przechodzą, to w zachodnich mediach tym bardziej. W związku z tym jest taka próba, że taka naturalna ludzka potrzeba. Jak ktoś jest uciśniony, ktoś jest atakowany, jeszcze niesłusznie, to mu pomóżmy, nie? I tutaj może być próba wywołania takiego wrażenia, że pan Tusk jest atakowany niesłusznie. I tutaj po prostu należy sobie zwrócić uwagę, że ludzie na świecie nie wiedzą, co się dzieje w Polsce. My w Polsce mało wiemy, co się dzieje w Polsce. Natomiast na świecie totalnie nie wiedzą. Tym bardziej nie wiedzą, co Tusk mógł zrobić źle, by zasłużyć na taką odsiadkę. W związku z tym dla ludzi w Europie, którzy czytają, że Kaczyński tutaj coś mówi o jakimś europejskim nakazie aresztowania, to jest takie jasne, że Tusk jest na pewno niewinny i będą niewinnego człowieka ścigać. Słuchajcie, może to też być prawda. Prawda w tym zakresie, że rzeczywiście pan Kaczyński coś takiego miał powiedzieć dzieci. No i w tym momencie jest pytanie, dlaczego to powiedział. To też ja mógł blefować. Czyli może nie mieć żadnych kwitów na pana Donalda Tuska, natomiast może chcieć zniechęcić panią Merkel od popierania Donalda Tuska na zasadzie takiej, że no, a może się przestraszy, bo będzie skandal, że przewodniczącego Rady Europejskiej będą odwoływać i w ogóle będzie syf na Unii i tak dalej. Może chcieć ją odstraszyć, ale raczej, biorąc pod uwagę, jak wytrawnym politykiem jest Angela Merkel oraz, że no, jeżeli się zna z Donaldem Tuskiem, to zawsze może go wziąć do gabinetu, włączyć te urządzenia, dzięki którym nie da bardzo się, przepraszam za wyrażenie, da nagrywać i go się zapytać: Donald,
on ma coś na ciebie, ale tak szczerze, nie nagrywam tego, ma coś na ciebie, no i Donald odpowie, nie mam i jest po blefie, albo powie, mam, o cholera, jest sprawdzony, w związku z tym, no w związku z tym tyle, także należy zauważyć, że, założyć, przepraszam, że jeżeli pan Kaczyński coś takiego powiedział, to przynajmniej w jego przekonaniu są kwity, które umożliwiają postawienie europejskiego nakazu aresztowania za panem Donaldem Tuskiem, to znaczy wysłania. W tym momencie należy się zastanowić, dlaczego on to powiedział. Ponieważ, jak już powiedziałem na wstępie, ostrzeżenie o ataku zawsze sprawia, że bitwa będzie trudniejsza, nawet w takim zakresie. Oczywiście panu Donaldowi Tuskowi pewnie ciężko będzie się ukryć. No, teoretycznie może spierdzielić do kraju, w którym nie ma umowy o ekstradycji i co? I gówno mu zrobią, tak? Zdaje się, że twórca WikiLeaks gdzieś się tam ukrywa, no można uciec, tak? Tyle tylko, że to oznacza, no praktycznie koniec jakiejkolwiek kariery pana Tuska w tym momencie, tak mi się wydaje, a politycznej to już w szczególności. No i bardzo, bardzo przesrane. Poza tym, po świecie raczej jeździł nie będzie, no bo jest za bardzo rozpoznawalny, tak? No, czyli w tym momencie, no, niemniej jednak może się przygotować chociażby medialnie, może się przygotować w ten sposób, że będzie mataczył, może się przygotować tak, że przygotuje sobie właśnie taką burzę medialną na zasadzie takiej, co? Wy wyślecie za mną nakaz aresztowania? To ja wam takie piekło zrobię, że przerypiecie następne wybory, a następna ekipa umorzy postępowanie. Ha, 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 hi, 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 hi. Może to wszystko zrobić. I w tym momencie, dlaczego on to zrobił? Musimy sobie tutaj rozważyć pierwsze rzeczy. Że wysłanie europejskiego nakazu za Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej Tuskiem, jest niewygodne dla wszystkich. To znaczy, wysłanie tego nakazu aresztowania za zwykłym obywatelem, zwykłym Europejczykiem Tuskiem, który kiedyś był przewodniczącym Rady i kiedyś był premierem Polski i kiedyś był wpływowym politykiem, to już jest niewygodne dla Polski, chociażby dlatego, że od razu media będą robić z pana Tuska męczennika, którego się PiS czepia, ale za przewodniczącym Rady Europejskiej Tuskiem jest to szczególnie niewygodne dla wszystkich. Tutaj pragnę to podkreślić, zobaczcie. Dla Merkel. W momencie, w którym wyślą to za Angelą, za przewodniczącym Rady Europejskiej, no to dla Merkel to jest prosta rzecz. Atakują jej kolegę. W dodatku jeszcze aresztują kogoś, z kim ona bardzo mocno współpracuje, z bliskim współpracownikiem jej aresztują, tak? W związku z tym, jeśli doprowadzą do aresztowania, to Merkel bardzo dużo straci, bo nie obroniła kolegi. Natomiast jeżeli go skażą, to straci jeszcze więcej. W oczach jednych straci dlatego, że pozwoliła na skazanie kolegi, a w oczach drugich straci, ponieważ kolegowała się z przestępcą, prawda? Także tutaj w każdej tej sytuacji traci. Dlatego pewnie pani Merkel broniłaby Tuska i Kaczyński w tym momencie należy założyć, że jeżeli powiedział pani Merkel to, co powiedział, to liczył na to, że pani Merkel wykorzysta ten czas do odcięcia się od Donalda Tuska. W momencie, w którym gdyby pani Merkel pogodziła się z tym, że Tusk będzie aresztowany, a może i później nawet skazany, oczywiście przez niezawisły sąd, to mogłaby się od niego odciąć, powiedzieć, już go nie lubię, już nie jest moim kolegą, już nie jest moim współpracownikiem. Wykorzystany był taki stary sposób pod tytułem, a w zasadzie taka stara przypadłość pod tytułem ludzie szybko zapominają. To przechodzi niesamowicie mocno. Ostatnio usłyszałem jakieś wypowiedzi w telewizjach, że pan Donald Tusk załatwił Polsce, że nie musiała na siłę przyjmować imigrantów. Nie pani Szydło, która się sprzeciwiała jak tylko mogła. Nie rząd polski, który się sprzeciwiał jak tylko mógł. Nie europarlamentarzyści, którzy się sprzeciwiali jak tylko mogli. Nie cała polska patriotyczna opozycja, która się sprzeciwiała jak tylko mogła. Nie. Donald Tusk. Co prawda nie pamiętam ani jednej takiej sytuacji, ale natomiast pamiętam takie sytuacje w drugą stronę,
ale takie zdanie przeszło. To pokazuje, jak ludzie szybko zapominają i dzięki temu pani Merkel kilka razy mocno krytykując Tuska i mówiąc, że to jest zły kandydat i ona go nie popiera, odcina się od niego i w tym momencie aresztują już tylko dla niej obcego człowieka. Ona na tym nie traci. Tutaj tak, takie bybrozu tak pewnie było ze względu na to, że jest to jedyna logiczna wersja, o ile to, do czegoś takiego doszło. Druga rzecz, którą trzeba sobie zdać sprawę, że w momencie, w którym byłby aresztowany przewodniczący, znaczy najpierw wysłany nakaz aresztowania za przewodniczącym Rady Europejskiej, no to Unia traci. Unia traci masakrycznie dużo, ze względu na to, że zostałby wysłany nakaz aresztowania jej urzędnika. I to urzędnika wysoko postawionego. I tutaj warto rozwiać kilka kłamstw. Przede wszystkim Donald Tusk nie jest żadnym szefem Rady Europejskiej, jest tylko jej przewodniczącym. Ale to nie jest taki przewodniczący w znaczeniu chairman, czyli najważniejszy spośród członków tej Rady, tylko to jest taki przewodniczący w znaczeniu dobrze opłacanej i mogącej się wypowiadać do mediów hostessy, która dba o to, żeby ludzie na sali, którzy ze sobą dyskutowali, robili to w dobrej atmosferze, przy odpowiednim cateringu i tak dalej. To jest, on chyba nawet nie ma tam prawa głosu. On po prostu ma zadbać o to, żeby ta Rada Europejska w sposób komfortowy sobie pracowała. I tyle. To jest tego typu przewodniczący, w związku z tym tam rady władzy żadnej realnej nie ma. Niemniej jednak, no formalnie jest bardzo wysoko postawionym urzędnikiem i gdyby ktoś chciał aresztować jednego z urzędników europejskich, no to Unia Europejska traci jak cholera, a przede wszystkim tracą eurobiurokraci. Prawda, tutaj musiałbym sprawdzić, powiem szczerze, nie przygotowałem się w tym zakresie do tego vloga, że nie sprawdziłem, czy w ogóle można aresztować szefa, przepraszam, właśnie bym zrobił ten sam błąd, przewodniczącego Rady Europejskiej, czy on czasem jakiegoś immunitetu nie ma. No ale zawsze jak jest immunitet, to można ten immunitet zdjąć. Niemniej jednak to by pokazywało, jak ciężkie to jest. W tym momencie, dlaczego Unia traci? No, ponieważ po pierwsze jest to niebezpieczny precedens aresztowania jednego z urzędników europejskich i to takiego bardzo wysokiego szczebla. W związku z tym no, jakby znika poczucie, że ci ludzie są lepsi, że ci ludzie są bezkarni, że ci ludzie dużo mogą. Zapewne tam nie jeden urzędnik ma coś na sumieniu. No i wiecie, jak jest precedens, jak jednego z nich się aresztuje, to zawsze reszta się boi, kurde, a czy następny nie będę ja? W ogóle politycy, a ja uważam, że urzędnicy europejscy to też są politycy, mają taką niepisaną zasadę, że sami siebie po sądach nie ciągają i generalnie jak ktoś przejmuje władzę, to nie rozlicza poprzedników. Zobaczcie, w Polsce praktycznie nie było sytuacji, żeby ktoś rozliczył poprzedników. Nawet do dzisiaj w telewizjach bardzo często się wyrywa niektórym politykom, że Boże, to za kuriozum, chcą adwersarzy przeciwników politycznych przed sądem stawiać, jak tak można? Nie, nie chcą stawiać adwersarzy i przeciwników politycznych, tylko ewentualnie to chcą stawiać przed sądem ludzi, którzy nakradli, byli zamieszani w różne afery, narobili wałków i tak dalej, ewentualnie, prawda? Ale sam fakt, tutaj oni to tak mówią, że jakby sam fakt, że oni są przeciwnikami politycznymi, czynił ich bezkarnymi. I zobaczcie, że PiS sam też, mam wrażenie, dużo gada o tym, że jakieś rzeczy wyjaśni, że kogoś posadzi. Tak mam wrażenie, dlatego że obiecał ludziom. Natomiast zobaczcie, PiS już rządzi dobrze ponad rok. Mamy luty, zobaczcie, już mamy luty i to 17 luty 2017 roku. Zdaje się, że wybory to były w 2015, w związku z tym mamy już tak z półtora roku rządów PiS. Ile afer zostało od początku do końca wyjaśnionych? Ilu ludzi ma w związku z tymi aferami postawione zarzuty? No może chyba czworo ludzi ma postawione zarzuty w związku z aferą reprywatyzacyjną w stolicy. Ale ilu siedzi? A ta afera też nie jest rozwiązana, chociaż jest taka spiskowa teoria, że Hanna Gronkiewicz-Wals spierdzieliła z kraju, już nie wróci. Chcecie, to wam zrobię na ten temat do zielonego vloga, piszcie w komentarzu. Ale jeszcze nikt nie siedzi, nie? A półtora roku. Ale to też pokazuje, jak po prostu długo to wszystko w Polsce trwa. W związku z tym oni, no dla eurobiurokratów jest to nie do pomyślenia, żeby jeden z wysoko postawionych eurobiurokratów
czy tam eurokratów miał w ogóle postawione zarzuty. Druga rzecz jest taka, że w razie skazania, no to jest mega kompromitacja administracji unijnej. Bo to by oznaczało wprost, że jeden z nich jest przestępcą, czy był przestępcą i w tym momencie, no to mogłaby być taka rysa, która nawet by to rozwaliła, no bo eurobiurokraci, czy tam eurokraci zarabiają horrendalne pieniądze, twierdzą, że są tacy nieskazitelni, tacy wspaniali, tu zwykły przestępca. Bardzo niefajne. W tym momencie należy się liczyć z tym, że mogliby się po prostu postawić, a to znaczy, że mamy niesamowity konflikt z Unią Europejską. To znaczy na linii po prostu Unia Europejska, Polska. Już mamy jakiś gigantyczny konflikt do jakiejś sporej części wyimaginowane nieprawidłowości, jakie w Polsce są, że niby w Polsce nie ma wolności prasy, czy tam wolności mediów. No z Trybunałem to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja. Niemniej jednak już mamy. To wyobrażacie sobie, jaki byłby konflikt, gdyby tak naprawdę oni się próbowali bronić swoich własnych tyłków? Nie nawet Donalda, w tym momencie to już by był Donald T, tylko swoich własnych tyłków. W tym momencie byłaby konieczność walki medialnej i publikacji tak zwanych kwitów na Tuska. To znaczy, że po prostu idzie ten nakaz, w związku z tym w drugą stronę idzie burza pod tytułem PiS owładnięty nienawiścią, tutaj chce tego Tuska biednego ścigać, jak tak można, jak tak można, jak tak można. W związku z tym, PiS musiałby wytoczyć ciężkie działa i pokazać, tu jest winny, tu jest winny, tu jest winny, tu jest winny, tu jest dowód, 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 tu jest dowód. Super, nie? Medialnie wygrywa. Tyle tylko, bo zakładam, że coś ma. Jeżeli coś ma, to medialnie wygrywa. Natomiast, wiecie, no o ile w Polsce to jeszcze ma te TVP, ma tam swoje portale, ma ten tygodnik w sieci, ma tam jeszcze kilka innych rzeczy, w Polsce to może gadać. O tyle na Zachodzie będzie w ogóle niesłyszalny, będzie po prostu przemilczany, zamilczany. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której warto powiedzieć, że prawdopodobnie PiS to chciałby wyciągnąć te syfy, te brudy, jeżeli istnieją na pana Donalda Tuska przed wyborami. Ponieważ no, ludzie znowu zapominają, jeżeli gdyby oni na przykład teraz to wywalili, no to minęło półtora roku, tak? No to następne wybory mamy za 2,5 roku. Boże, jak ten czas szybko leci. No to wypadałoby pana Tuska z takiego politycznego kalendarza i z takiego wyrachowania politycznego zacząć tostować za jakieś półtora roku, a nie teraz. Bo za 2 lata, jakby się zaczynała kampania wyborcza, to już by ludzie dawno zapomnieli. W tym momencie Platforma by się odcięła od Tuska i nic. I nie ma problemów. Zatem oni pewnie jeszcze chcą trochę głębiej poszperać. To jest pierwsza rzecz, tak? A druga rzecz to jest to, że prokurator jakby usłyszał, że ten oskarżający, ten w sądzie, jakby usłyszał, że właśnie wszystkie dowody, i to jeszcze może najlepiej przed postawieniem zarzutów, tylko jest bo nakaz aresztowania, czyli ściągają kolesia i dopiero jak go ściągną, to mu stawiają zarzuty, nie? Czyli jeszcze nawet przed ściągnięciem, no bo żeby go w ogóle wydali, upublicznia się wszystkie dowody, to wiecie, to jest trochę tak, jakby generałowi przed bitwą powiedzieć wrogowi dokładnie, jakie on ma siły, gdzie rozmieszczone i jeszcze co planuje zrobić. To strasznie utrudnia pracę. W związku z tym po prostu prawdopodobieństwo wygranej w sądzie, jeżeli powie się, jakie ma się kwity na kolesia, bardzo, bardzo spada. I to jest na przykład powód, dla którego ja jak kiedyś musiałem też tam pokazać parę kwitów, czy tam parę kwitów to jest złe rzeczy, tylko parę dowodów publicznie, to pokazałem tylko parę. Powiedziałem, że w tym momencie te już są spalone, nie? Tak samo tutaj, więc na pewno by pan Kaczyński nie chciał tego zrobić, tak? No i w tym momencie znowu wracamy do tego, kto rządzi Unią Europejską? No pani Merkel rządzi Unią Europejską, nie? W związku z tym, mówiąc pani Merkel i przekonując ją do tego, żeby odpuściła sobie Donalda, nie dość, że się liczymy, pan Kaczyński liczyłby na to, że nie dość, że się odetnie od Tuska, to jeszcze załatwi, żeby Unia Europejska też go zostawiła w spokoju. No. W tym momencie on w ogóle nie byłby już tym przewodniczącym Rady Europejskiej. W związku z tym, no,
zwykły człowiek, niech sobie robią z nim co chcą. Słuchajcie, co jest bardzo ważne, ważne tutaj w tym kontekście, żeby zrozumieć, dlaczego mogło do tego dojść, do czego doszło, to to, że media zrobią z Tuska męczennika za wolność. Niezależnie od tego, czy on będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, czy nie będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, duża część mediów zrobi z niego męczennika za wolność. Człowieka, którego oszalały z nienawiści rząd PiS, próbuje się czepiać. I teraz tak, jeżeli to będzie przewodniczący Rady Europejskiej, to będzie news dnia, news miesiąca, może nawet news kwartału, tam codziennie w tej sprawie coś się będzie działo i będzie napierdzielanie w ten PiS, i przez to również w Polskę, bardzo, bardzo mocne. Jeżeli to będzie tylko Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, o którym nikt nie pamięta i wszyscy mają w głębokim poważaniu, będzie taki news kilka dni, może tydzień, a potem ucichnie. Taka jest rzecz. Ale dlaczego zrobią z niego męczennik? Ha, bardzo prosta piłka. Słuchajcie, ludzie mają krótką pamięć, natomiast sądy ferują wyroki bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, wam to powiem na przykładzie tego, co zdarzyło się na kanale Wideoprezentacje w przeciągu ostatniego tygodnia. Jak może wiecie, zostałem zaatakowany przez człowieka, który ma ksywkę Bartek USA. Ten facet sobie specjalnie pojechał do Szwecji, porobił sobie jakieś takie bardzo krótkie kadry, bardzo krótkie, krótkie ujęcia i bardzo zmontowane i tam na tak zrobionym materiale nie było widać, że w Szwecji dzieje się cokolwiek źle. W związku z tym on zrobił materiał, który sugerował, że jestem kłamcą. On w ogóle używał fragmenty moich moich vlogów, że ja mówię, że w Szwecji dzieje się źle, a on, proszę bardzo, to był w Szwecji, nikt go nie zabił i tak dalej, w związku z tym to niby miał być dowód, że w Szwecji dzieje się dobrze, tak? Natomiast później ten temat podłapał pan Marciak z Antywebu i wprost powiedział expressis verbis, że ja sobie wymyślam informację, czyli bardzo mocno mnie pomówił, to już jest w ogóle, można się zastanawiać, czy czasem to nie jest w ogóle czyn, no nieważne. Obaj. I teraz tak. W stosunku do obu, jak czytałem sobie, bo ja oczywiście wyjaśniłem bardzo mocno w filmie, pokazałem te manipulacje, chociażby dlatego, że żadnych informacji nie wymyślam, tylko zawsze się opieram na źródłach, czyli co najwyżej to podaję je informacje, a nie wymyślam. Komentarz jest mój, informacje są ze źródeł. I w tym momencie było cała masa, naprawdę cała masa komentarzy pod tytułem: Ator, nie daj się jeść z kolesiami, pozwij ich do sądu. Nie mówię, że tego nie zrobię, tylko staram się wam powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. W praktyce to wygląda tak, że nawet gdybym dzisiaj do tego usiadł, to tak, zabezpieczenie to już jest zrobione, ale powiedziałbym takie uzyskanie podstawowych informacji do pozwu, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL by się przydał. No to jest jakieś 2-3 tygodnie, bo to czasem trzeba detektywa wynająć, który tam ustali takie rzeczy, 2-3 tygodnie. Później się składa pozew i potem się czeka. Czeka się nie wiadomo ile. Ja mam na przykład taką sprawę dla mnie bardzo, bardzo ważną, w której na wyznaczenie pierwszego terminu czekałem 1,5 roku. A po 1,5 roku pani sędzia wyznaczyła kolejny termin rozprawy na maj. W tym tempie spodziewam się wyroku gdzieś w okolicy, w pierwszej instancji, gdzieś w okolicy 2021, w drugiej instancji 2025 roku. Wszyscy będą mieli to w dupie, wszyscy o tym zapomną. No. Rozumiecie? Tak to mniej więcej wygląda. Tak samo byłoby ewentualnie z panem Tuskiem. I tutaj dochodzi jeszcze taki efekt współczucia, że gdyby teraz był na przykład gdyby teraz zapadł wyrok w sprawie tego ewentualnego zniesławienia mnie przez kogoś, no to by ludzie, ha, bardzo dobrze, pamiętają sprawę. W zeszłym tygodniu był atak, w zeszłym tygodniu w niedzielę była obrona, powiedzmy za 2-3 tygodnie jest wyrok, fajnie, sprawiedliwość. Ale gdyby ten wyrok byłby, powiedzmy, w 2020 roku, nikt by już nie pamiętał, dlaczego ten wyrok zapadł, tylko by było pamiętane, jak jakiś wredny, brodaty YouTuber czepia się jakiegoś
tam innego, młodszego youtuberka i ewentualnie czepia się jakiegoś tam, nie wiem, blogera, któremu podobno ostatnio bardzo mocno nie idzie, spada jakieś tam jego konkurencja, chyba Spider's Web, podobno bardzo im czytelników zabiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się w ogóle czepia człowieka, że może się w ogóle przez ten czas wszystko zmienić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I w tym momencie to jest tylko, o, facet się czepia. Po prostu facet się czepia, nikt już o tym nie pamięta, nie? Do tego jeszcze dochodzi taka kwestia, że no po co się człowieka pozywa o zniesławienie? No pozywa się o to, żeby przede wszystkim odwołał kłamstwo i przeprosił, nie? Tylko cały pic polega na tym, że no już ZDF pokazało, jak ładnie można mataczyć, prawda? Że można puścić nie taki, nie na tej stronie, nikt się nie dowie i tak dalej. A można zrobić jeszcze jeden numer, czyli na przykład dostanie się od sądu wyrok na przykład 3 tygodnie na spełnienie, na zrobienie tych przeprosin. No to jak się tylko dostanie wyrok, to zamiast przeprosić, to się zaczyna mówić, o, ja tego faceta lubię, on jest miły, on jest sympatyczny, on jest fajny, ja to w ogóle oglądam jego vlogi, ja to bym chciał razem z nim coś zagrać, to jest w porządku facet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Termin mija, nie ma publika, nie ma spełnienia jakby wyroku, czyli zastosowania się do wyroku i co? No, no i w tym momencie ludzie myślą, że to jest w ogóle, to przecież tak jest miły człowiek, on same miłe rzeczy o tobie mówi. A wcześniej kłamał jakieś brzydkie rzeczy, ale o tym się już nie pamięta. No w tej chwili mam taką sytuację z jednym kolesiem. No. I nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Po prostu do tego jeszcze dochodzi coś takiego, że ludzie współczują w oderwaniu od przyczyny. To się bardzo fajnie tłumaczy na przykładzie gwałtów, że rzeczywiście w latach 80. i 90. do takich akcji dochodziło w Polsce, czyli na przykład jakiś koleś zgwałcił dziewczynę. No to dziewczyna poszła do szpitala, w tym szpitalu ją tam przesłuchali i tak dalej, i tak dalej. Później jeszcze często wracała do bloku, w którym był gwałciciel. Nagle po roku przychodziła policja, aresztowała wreszcie tego gwałciciela. I było tak, o, biedny chłopak, będzie miał zmarnowane życie. Ta suka mu życie zmarnowała. Przez nią teraz go policja ściąga, przez nią teraz po sądach będzie targany, jeszcze wyrok dostanie, będzie już skazany w więzieniu, to pewnie w ogóle go przecwelą. Na YouTubie dużo ludzi używa to słowo, sorry, ale zresztą mała widownia i tak jest w większości pełnoletnia. Dużo ludzi używa to słowo, nie? Znaczy zrobią sobie z niego po prostu obiekt seksualny, bierny. A potem będzie już skazany, w związku z tym nie znajdzie sobie z pracy. Jaka wredna dziwka chłopakowi życie zniszczyła. Tak ludzie myślą. Nikt nie myśli na zasadzie takiej, że to on sobie zniszczył życie, napadając na tą dziewczynę, gwałcąc ją, i że to naprawdę on jej zniszczył życie, bo ona już teraz ma spieprzoną psychikę do końca życia, a on ponosi konsekwencje tego, że jest bandytą. Tak niestety ludzie myślą. I tak samo byłoby ewentualnie w przypadku pana Donalda Tuska. Nikt by nie pamiętał o tym, że ewentualnie pan Tusk zrobił jakieś wały, ewentualnie gdzieś pan Tusk popełnił jakieś przestępstwo, tylko taka piękna kariera polityczna, tak ładnie nas rozsławiał na arenie międzynarodowej, tak ładnie o nas mówił, mieliśmy wreszcie jakiegoś człowieka w Europie, o, jak fajnie, super, i jest świetnie, prawda? No, tak by było. Tak by było. To jest trochę tak jak z panem Wałęsą, nie? Teraz już zobaczcie, jak ci, co bronią pana Wałęsy. Ja tutaj w ogóle abstrahuję, czy on był, czy nie był. Teraz jest nieważne. Ale ci, którzy go bronią, to mówią na zasadzie, jeśli to było dawno. Po co grążyć temat? No to zanim ewentualnie pana Tuska skażą, to ewentualne afery też były dawno. Więc po co grążyć temat, nie? A wszystko przez to, że polski system, wymiar sprawiedliwości jest nieudolny. Że polskie sądy nie umieją wydać wyroku w ciągu tygodnia, dwóch miesięcy, gdzie wszystko ciągnie latami, bo terminy rozpraw są co pół roku. Co kwartał to dobry jesteś. Bo jesteś bardzo zdolnym prawnikiem, jeśli uda ci się uzyskać wyrok w polskim sądzie poniżej roku. To jesteś bardzo zdolnym prawnikiem. I to jeszcze zdolnym prawnikiem, który ma farta. Takiego niesamowitego farta. Słuchajcie, ale generalnie no to w tym momencie najważniejsze jest to, o co mogę oskarżyć Tuska. I teraz tak. Pragnę podkreślić, że ja o nic pana Tuska nie oskarżam, ja sobie tylko dywaguję na zasadzie takiej, że skoro pan Kaczyński powiedział, że mają go aresztować, to pewnie za coś mają go aresztować i staram się dywagować, jeśli mają go aresztować, to za co.
no to pewnie pan Kaczyński chciałby, żeby go aresztowali za Smoleńsk. Tylko, że realne raczej to nie jest. Ja rozumiem, że w warstwie takiej publicznej pan Kaczyński stawia takie oskarżenia, że pan Tusk jest winny katastrofy smoleńskiej. Wiecie, no, pomijając takie kwestie, że zlecił zamach, to chyba nikt nie uwierzy, ale może. No to co, jakieś sprawstwo kierownicze, że coś, wiecie, no ja rozumiem, jaka tam była sytuacja, że oni się kłócili, że pan Tusk stworzył taką okropną atmosferę, która w kontekście doprowadziła do wypadku, taka jest narracja PiS-u. Ja to wszystko rozumiem, wtedy naprawdę PiS się zachowywał bardzo nieładnie, rzeczywiście była awantura i atmosfera tej awantury rzeczywiście na pewno przyczyniła się do tego wypadku, nazwijmy to wypadku w tym momencie. Niemniej jednak przełożyć to na odpowiedzialność karną, szczerze wątpię. Dużo bardziej prawdopodobne jest Amber Gold. I tutaj jest bardzo, bardzo wiele plotek. Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że jakby to ładnie powiedzieć, no, ta komisja w sprawie Amber Gold cały czas sobie pracuje. Tam córka pana Wassermana, posłanka Wasserman, bardzo, bardzo dobrze sobie radzi i co jakiś czas udowadnia różne rzeczy. Przede wszystkim już udowodniła, moim zdaniem, w moim przekonaniu udowodniła, że nad Amber Gold oraz spółkami, w ogóle firmami pana Marcina P. był jakiś parasol ochronny. Ja tutaj, parasol ochronny, tak? Czyli, że generalnie jakby ktoś inny robił takie numery, to na pewno by mu nie wyszło. Dość powiedzieć, że pan Marcin P. był skazany. On wcześniej, zanim założył Amber Gold, miał jakieś punkty chyba płacenia rachunków i chyba też zrobił wała, jeśli dobrze pamiętam. To podkreślam, jeśli dobrze pamiętam, że tam było coś takiego, że ludzie mu... tam się szło z rachunkami, płaciło mu gotówką i on miał ten punkt miał opłacać. Swego czasu to było dość popularne. No i tam był jakiś wał, bo on chyba nie płacił tych rachunków, zwiał z kasą i za to miał wyrok. Czyli co, kolesiowi, który de facto był skazany za wały finansowe, pozwalać założyć coś, co udaje bank? To już jest dziwne, nie? No, tam jakieś instytucje je alarmowały, że jest chore, że tak nie można i tak dalej. Wszystko w umorzenie, prokuraturzy nic nie pamiętają. W zasadzie wygląda na to, że ten pan Marcin P. to mógł chodzić z kałaszem po ulicy i strzelać i w tym Gdańsku był nie do ruszenia. Bodajże w Gdańsku to było, nie? I tutaj jest bardzo fajny artykuł w polityce.pl, link do niego znajduje się w opisie, ja wam tylko tytuł przeczytam. Michał Karnowski, jeśli dobrze pamiętam, bracia Karnowscy to są naczelni, czy tam główni prowadzący tygodnika w sieci. Michał Karnowski w sprawie Amber Gold posługiwali się nazwiskiem Michała Tuska do uzyskania rozmaitej przychylności. No, sam ten tytuł sugeruje, że jeśli ten parasol ochronny istniał, a moim zdaniem pani Wasserman już udowodniła, że ten parasol istniał, to ten parasol, właśnie prokuratura, służby, inne instytucje, był powiązany z nazwiskiem Tusk, a mianowicie z synem Michała Tuska, czyli że niejako oni będą sugerować, moim zdaniem w tym momencie, że no po prostu, że zatrudnienie syna Donalda Tuska to była taka sankcjonowana prawnie forma łapówki. Oni moim zdaniem będą to próbowali udowodnić i w tym momencie to współudział w takiej oferze? Poważna sprawa. Moim zdaniem może chodzi o to, zwłaszcza, że tutaj wiele wskazuje na to, że, no, że były wały. Wyszło już tej komisji śledczej, że Marcin P. chciał być świadkiem koronnym i sypać ludzi, którzy stali nad nim. I dupa, i nikt z tego nie skorzystał. Wiecie, to, że Marcin P. był słupem, to widać na kilometr. W zasadzie to jest taki dwukilometrowy słup, jeszcze oświetlony. To widać go z całej, chyba cała Polska widzi, że on był słupem. No to każdy normalny śledczy, jak taki słup chce sypać swoich szefów, to mówi, wow, słupie, syp. No bo w tym momencie, jak ten Marcin P. pójdzie siedzieć, to się nic w kwestii bezpieczeństwa w Polsce nie zmieni. Bo prawdziwi przestępcy, prawdziwi mocodawcy nadal pozostaną bezkarni i znajdą sobie innego słupa i nadal będą robić wały. I teraz, kto był prawdziwym mocodawcą Marcina P.? Może służby? Może jakieś były WSI?
Może jacyś agenci komunistyczni? No ja rozumiem, że pan Kaczyński będzie chciał udowodnić, że jakoś był z tym powiązany Donald Tusk. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Jeśli vlog się podobał, zachęcam do dania łapki w górę, do napisania mi czegoś miłego w komentarzu. I tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa!